Weź od ostatniego sierpa, żeby on zrobił unik. Od ostatniego sierpa. Raz. Podnarożnik. I ty ucofaj się, będziesz podnarożnik. Oprzyj się do niego, tak. Ja się zastanawiałam zawsze nad tym, jakie wrażenie to będzie na mnie wywierało, jak zobaczę kogoś, kto ojca odgrywa. Gdy spoglądam na niego, wydaje się niepodobieństwem nie zapamiętać tej twarzy. Niebieskie, łagodne oczy i niezmącony wyraz pogody mogą zmylić wielu niewtajemniczonych. Pomyśli sobie taki jeden z drugim. Ot chuchro. A tymczasem chuchro może wrzepić takie cięgi, o jakich się wielu nie śniło. Tutaj był tato, oni w takim pokoju spali w trzech rzędach. Podłoga, słoma, silniki. Każda prycza. Ma numer, tak, tak. Ach, ja ci powiem, takie to jest przygnębiające. Lewy sierp na unik. Prawy garda, wchodzi. Mnie ojciec nauczył jednego ruchu. Nie będzie. Bokserskiego. Ja umiem boksować autentycznie. Nazywali go również Weiße Nebel, czyli biała mgła, w związku z tym, że trudno było go trafić. Bo zobacz, to wygląda, to jest twarz. Podchwieć, to wygląda jak oko i rękawica. Tu jest szyja, ale ciężko jest odróżnić. Bardzo. Pan Piotr tutaj odtwarza, jak tata ma 23 lata. Taki chłopczyk, taki delikatny, ja mówię, taki chucherko, ale że on przeżył. Jak to jest w ogóle możliwe, że on przeżył?